Jolcia, dzwoniłam ci te półki i szafa na przedpokoju też jest pusta, więc myślę, że... Jola wprowadziła się już do Ali. Przyjaciółki pomagają w rozpakowywaniu rzeczy. Tylko Lena nie ma humoru. Jest zazdrosna o Oskara, który pod opieką Kai został w domu. A masz jakąś poduszkę? Mhm, jasne. To ja ci, Jolcia, pomogę. Lenka, dasz poduszkę? Oh, Jezu, sorry. Zawiesiłam się. Widzę właśnie. Czekaj, nie mogę znaleźć tego logo. Lenka, a co ty dzisiaj w ogóle cały dzień jesteś jakaś taka cicha? Nic się nie odzywasz, co jest grane? No, Oskar jest chory i został z Kają sam w domu. No, ale co ty chyba nie jesteś zazdrosna? Jezu, już sama nie wiem. Patrz, Mela. Nie martw się, Oskarka. Już lepiej się czuję. Lenka, no daj spokój, nie wkurzasz się. Przecież wiesz, jaka jest Kaja. No zrobiła to specjalnie, żeby cię wkurzyć. Chciała cię dogryźć. Nagrałam się na wideobloga. Patrz. O, dziękuję. Przede wszystkim troskliwe i współczujące. Widzicie dziewczyny? Uczcie się od niej. Ta babka wie, jak zadbać o faceta. No, dzięki, słodziaku. Co za gnida. Ja nie mogę. Dziewczyny, co ja mam teraz zrobić? Jak to co? Jedź tam i zrób z tą Francą w końcu jakiś porządek. A poradzicie sobie bez mnie? No jasne, już tu prawie skończyłyśmy, więc leć. Tak? Dobra, to ja idę. Zabiję ją.